Odcinek powstaje dzięki wsparciu patronek i patronów kanału pod naporem. Zapraszam do oglądania i serdecznie dziękuję. Dzień dobry, kochani. Dzisiaj opowieści Dzień Michaela Kaningama. Być może kojarzycie godziny taką książkę tego autora albo film. Ja akurat oglądałem film, bardzo go lubię i to jest pierwsza moja styczność z Michaelem Cunninghamem. Odcinek powstaje we współpracy z wydawnictwem Rebis, dlatego przedpremierowo mogłem przeczytać tę książkę. No i opowiem wam o swoich wrażeniach. W końcu na tym kanale coś się znajdzie z takiej literatury środka, przez co rozumiem taką literaturę przystępną, dla wielu różnych gustów, czytelników i tak dalej. Troszkę jak sama Virginia Woolf, zdaje się. Podoba się tak wielu osobom za to, jaki ma styl, jakie problemy porusza. I wydaje mi się, że Michael Cunningham po prostu jest, znaczy bardzo by chciał być taką Virginia Woolf dla nas, co jest bardzo wysoko ustawioną poprzeczką dla niego, ale ja czytając. Te prozę naprawdę jestem w stanie uwierzyć, że to jest dobry uczeń Virginia Woolf, i jeśli ktoś go nie zna, a lubi Virginię, no to Dzień albo inne jego książki myślę są super wyborem. To jest powieść w zasadzie o zwykłym życiu, trochę jak pani Dalloway. Czyli pani Dalloway to jest jeden dzień pewnych spotkań towarzyskich i różnych problemów związanych z tymi spotkaniami, różnymi rozterkami duchowymi, wewnętrznymi. Tutaj Mamy komórkę rodzinną, mamy Izabel i Dana, małżeństwo i dwójkę ich dzieci, i mamy Robiego, który jest bratem Izabel i mieszka u góry w ich mieszkaniu no i będzie musiał się niedługo wyprowadzić, ponieważ dzieci dorastają i nie będzie miał, nie będą miały gdzie mieszkać no bo tak, brat z siostrą już w wieku nastoletnim, żeby w jednym pokoju to niezbyt, dlatego. Brat musi się wyprowadzić i robi właściwie, jest tu takim bohaterem, któremu współczujemy, bo jest samotny w wieku 40 lat, zarabia niewiele, nie spełnia się w pracy. Jedna jego chyba rozrywka to jest wymyślanie życiorysu Wolfa z Instagrama. Jest to całkiem niezła metafora dla czucia się nieszczęśliwym, że kiedy jesteś samotni i to. Możecie, nie wiem, właśnie wymyślić sobie Alterego, który przeżywa za Was coś lepszego na Instagramie. I kradniecie zdjęcia ze stoka i w ten sposób czujecie się chociaż przez chwilę fajnie. Takie proste rzeczy, proste rozczarowania. Dzień y, tytułowy to jest tutaj 5 kwietnia, ale y, w trzech latach. Czyli 5 kwietnia 2019, 5 kwietnia 2020, 5 kwietnia 2021. Y, rano. Południe i wieczór. Taka zasada, żeby sprawdzić sobie, jak relacje członków rodziny zmieniają się na przestrzeni tych trzech lat. Jak wiecie, w ciągu tych trzech lat jest też pandemia, i to będzie miało jakiś wpływ, ale to jest taki później troszeczkę. Wydaje się, że ta powieść w swojej pierwszej połowie jest jeszcze ciekawsza niż w swojej połowie drugiej, która powinna być tym wzrostem. Dramaturgii, dramatyzmu i to rzeczywiście tu występuje, ale w pierwszej części dla mnie było już zachwycające to, jak żywe są te postaci, że od razu jestem w stanie wyobrazić sobie, co czuje ta osoba fikcyjna z kart książki. Kobieta, która płacze w metrze, na przykład, albo siedzi na schodach sama i słucha muzyki, albo trzyma się za głowę. Że to jest literatura o jakiejś takiej zwykłej ludzkiej bezradności. Minął ten czas, kiedy mogliśmy sobie obiecywać nie wiadomo co od swojego życia, bo ono już jest takie, jakie jest, że to już jest to. <gry> I że to już jest ten mój zawód, który miał być, to już jest ten mój mąż, który miał być, czy te moje dzieci, no one już takie będą i będą jeszcze sprawiać kolejne dziwne kłopoty albo będą. Całkowicie nieobliczalne dla mnie i nie dam sobie z tym rady. Przeczytam Wam jakiś fragmencik, żebyście zobaczyły, zobaczyli, jak te emocje są tutaj przedstawiane, wywoływane. Chciała tego. Chciała małżeństwa, chciała dzieci, chciała domu na Brooklynie, wzbraniała się przed zamartwianiem się spłatą hipoteki. Chciała także tej pracy. Była w niej dobra, starała się, przewyższała innych. Teraz, jak się zdaje, Sztuka polega na tym, żeby chcieć tego nadal. Zarówno pracy, jak i małżeństwa, macierzyństwa, niebotycznie drogiej torebki. Sztuka polega na tym, by nauczyć się nie gardzić sobą za swoją klaustrofobię i rozczarowanie. To nie jest głębokie. To problemy białej kobiety. Też chyba należy docenić to, że to jest taka literatura dla może już trochę wymarłego typu czytelnika na tym rynku książki, może też amerykańskiej, że to jest. Powieść, co prawda nie heteronormatywnego autora, ale jednak białego, w średnim wieku, który radzi sobie, ale opowiada o takiej właśnie klasie średniej zwykłych, białych ludzi w Nowym Jorku. I to jest jakieś takie dla mnie szlachetne. To znaczy, że nawet my, ci zwykli biali, w... z. Dużych ośrodków miejskich, i nie wiem, tam ze spadkami, ze swoimi mieszkaniami w Nowym Jorku mamy różne problemy. Jak myślę o tym autorze i sobie go jakoś wyobrażam, też obejrzałem wywiady z nim, jakieś także że mam pewne wyobrażenie. To jest dla mnie taki właśnie typowy, modelowy, idealny pisarz współczesny z Ameryki. Taki, który siedzi w tym, trochę jak Paul Oster: siedzi w tym gabinecie z książkami, pisze i, i naprawdę ma talent do tego. Ma jakiś taki niebywały talent do pokazywania ludzi, ludzkich emocji i wymyślania ich, że właśnie to nie jest reportaż, tylko że to się trochę czyta jak reportaż. I mam wrażenie, że ta rodzina tutaj, że oni wszyscy, każda z tych postaci, mam w głowie jakiś portret, mimo że no, jakby nie, nie byli nawet opisywani jakoś szczegółowo, jak wyglądają, to każda z nich jest u mnie w głowie. Yy, I to jest niesamowite, że to tak działa, że to jest tak plastyczne. Że naprawdę się czuję, jakbym kogoś poznał, jakbym znał te osoby. Tu, jak Izabel też się zastanawia, w pewnej chwili nie wiem, gdzie już ten fragment, czego znajdę. Po prostu, kiedy wyobraża sobie, że mogłaby jednak zacząć życie od nowa. Ciekaw jestem, jak to jest, no bo ja nigdy nie miałem na przykład 40 lat małżeństwa i dzieci, więc nie wiem, co bym wtedy. Gdybym zadał sobie pytanie, czy mogę zacząć swoje życie od nowa. Faceci na pewno mają łatwiej, tak myśli Izabel, żeby uciec, wyjść po paczkę papierosów i nigdy nie wrócić. Kobiety trudniej, i, i to jest od tego rodzaju uczuciach, kiedy atakują was różne myśli i w sumie nie ma zbyt dobrego wyjścia z tego. I samo poczucie tego, tego confused, czy tego pomieszania, tego skonfundowania. Jest warte przedstawienia w literaturze, że to jest literatura tych wszystkich mieszanek emocji. Tego, że nic nie jest takie o czarne-białe, tylko to jest zawsze trudne i trochę losowo się później układa. W trakcie czytania myślałem sobie, że to mogłoby mieć tysiąc stron, i ja nie chciałem po prostu wychodzić z tej powieści. I dawno czegoś takiego nie miałem, żebym czuł się jak takie dziecko, które jest w stronach powieści i chciałoby tam zostać. Niestety ta książka jest dosyć krótka, ona ma za 300 stron, więc jak się ją usiądzie do niej, no to to nie będzie trwało wiecznie. Bardzo dziękuję wydawnictwu Rebis, że przedstawiło mi tę książkę, zachęciło mi, żeby, mnie, żebym ją zrecenzował yy, i bawiłem się naprawdę. Wyśmienicie. Wspierajcie kanał na Patronajcie, łapkujcie w górę, subskrybujcie, komentujcie. Wybaczcie, że mam taki nastrój, ale jakoś myślenie o tej powieści, jeśli w ogóle to widać, że mam nastrój taki trochę smutny czy melancholijny, no to myślenie o tej powieści tak post factum jest takie, że mam współczucie do różnych ludzkich problemów i jakoś chyba taka jest też siła literatury, żeby tę wrażliwość na. Ludzkie problemy na problemy, żeby nią zarażać. Później może to nas zbawia od tych problemów, kiedy już realnie się nam przydarzają. Bo przeżyliśmy je wcześniej tutaj. No, do usłyszenia.